Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przekątna podstawa grania ze słupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 pierwiastków z 2, a przekątna ściany bocznej ma długość 8. Oblicz objętość tego grania ze słupa. Zaczynamy od podstawy. Mamy tutaj napisane, że jest to grania ze słup prawidłowy czworokątny. To oznacza, że on ma w polu podstawy kwadrat. Hop. I mamy napisane, że ta przekątna ma długość 6 pierwiastków z 2. OK. Czyli to jest nasze D. A D na wzór A pierwiastków z 2. To jak my tu mamy D równa się 6 pierwiastków z 2, to tutaj kryje się to nasze A. A równa się 6. A przekątna ściany bocznej ma długość 8. Ściana boczna ma tutaj wysokość grania stosłupa i krawędź podstawy. My już wyliczyliśmy, że krawędź podstawy to jest 6, więc tu jest 6. A tu przekątna wynosi 8. No to za pomocą twierdzenia Pitagorasa wyliczymy sobie na spokojnie to nasze h. H kwadrat, 6 kwadrat, 8 kwadrat. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Odejmujemy. Pierwiastkujemy. Rozbijamy pod pierwiastkiem. I z czwórki wyciągamy dwójkę. Pod pierwiastkiem zostaje siódemka. Dopisujemy. Nic nie dopisujemy, bo nie było jednostek. Dobra, no to mamy wszystko. Ponieważ objętość to pole podstawy razy wysokość. W polu podstawy mamy kwadrat o boku 6, czyli to jest 6 kwadrat razy wysokość. Trzydzieści sześć razy 2 to 72. Pierwiastek doklejamy i dopiszmy tutaj, że mamy jednostki sześcienne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.